Cypliński. Chcę wam powiedzieć o tym, że spotkałem się z Jezusem, z żywym, prawdziwym Bogiem. Jestem osobą, która od dziecka miała świadomość, że istnieje jakiś Bóg, ale widziałem, że jest bardzo dużo opcji na świecie, że urodziłem się w Polsce i wychowują mnie w pewnej religii, która akurat tutaj funkcjonuje, a widziałem, że za granicą dzieją się inne rzeczy i chciałem poznać, co jest tak właściwie tą jedyną prawdą, bo jeśli jest tak wiele opcji i wykluczałem się nawzajem, tylko jedna jest autentyczna, wiecie? I szukałem i Bóg taki jest, że jeśli szukasz go z szczerym sercem, on pozwala się odnaleźć. Ja odnalazłem Jezusa w żywej relacji, nie w żadnej religii. Chcę ci powiedzieć, że nieważne w jakim systemie żyjesz religijnym, to nie ma żadnego znaczenia, bo Jezus mówił, że nikt nie przychodzi do Ojca i relacji, bo tylko przez Niego, a Słowo Boże też mówi, że łatwo jesteśmy zbawieni przez wiarę, nie z uczynków, czyli nie z naszych systemów religijnych, nie z naszych wartości moralnych. Chcę wam powiedzieć, że spotkałem Boga, który kocha bezwarunkowo. Takiego go doświadczam na co dzień. Takiego również wy możecie doświadczyć na co dzień. Jezusa, który pokochał nas bezwarunkowo. Wiesz, że on poszedł za ciebie na krzyż. On poszedł za nas grzech. I kiedy mówię, że poszedł za nas grzech, nie mam na myśli tego, że coś kiedyś ukradłeś. Że poszedłeś do łóżka z cudzą żoną, albo że kogoś krzywdziłeś, pobiłeś lub zabiłeś. Nie. Naszym grzechem, naszym problemem jest to, że żyjemy niezależnie od Boga. I nie możemy pojednać się z Bogiem inaczej, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. I to jest na wyciągnięcie ręki. Przez jedną decyzję. Jeśli dotyka to twojego serca, zapewniam cię, że gdy zaczniesz wołać do Jezusa, on odpowie ci. Ja go takiego spotkałem i takiego doświadczyłem. Kiedyś myślałem, że spotkać Boga można tylko przez jakiś mistycyzm w jakiejś świątyni, kościele czy czymś podobnym. Ale spotkałem go w piwnicy, w oparach papierosów i alkoholu. Tam otworzyłem swoje serce i powiedziałem: Jezu, ja nie radzę sobie bez siebie. Jeśli jesteś prawdziwy, jeśli to nie jest jakiś kolejny shit i kolejna filozofia, ja chcę Ciebie poznać. Nie umiem Ci tego wytłumaczyć, on zaczął do mnie mówić. I mówi do dzisiaj. I do dzisiaj przyjaźnię się z Jezusem, chodzę z Nim za rękę. Ty również możesz chodzić z Nim za rękę. I nieważne, czy czujesz się dzisiaj sprawiedliwy, czy czujesz się totalnym człowiekiem, czy czymkolwiek innym. Ważne jest, czy pojednałeś się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, czy spotkałeś Go osobiście. Tylko to się liczy. Tylko ta jedna rzecz. Jezus mówił o Tobie: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Nie możesz pojednać się z Bogiem przez przekonania, wartości moralne czy systemy religijne. Możesz się pojednać z Bogiem tylko przez Jezusa Chrystusa. I to jest autentyczne. To, co mówię, to jest prawda, którą tam przeżyłem i którą ty możesz przeżyć. Wywróciło to do góry nogami moje życie i Jezus może również wywrócić swoje życie. Nie jest to jakiś kolejny prazes religijny, lecz autentyczne doświadczenie. Wiesz, jeśli dotyka to twojego serca, możesz być o krok od najważniejszych decyzji w życiu. I od przygody, której nie umiem sobie nawet wyobrazić. Zapraszam Cię, abyś zdecydował się na Jezusa.